pierwszy moment, kiedy doznajesz tej kontuzji? Co czujesz, co myślisz, co się dzieje? Myślisz przede wszystkim czemu i co mogłoby być, gdyby tej kontuzji nie było, i to jest taka gdzieś tam pierwsze myślenie, że szkoda, bo mógłbyś być w innym miejscu, mógłbyś być dużo, dużo do przodu, a tu nagle cofasz się o wiele kroków do tyłu i zaczynasz rehabilitację. Wiadomo, pewnie wcześniej może być poszedzona operacją. Przygotowanie do tej operacji, myśli, czy wszystko się uda. No na pewno jest to chyba jest to najgorsza rzecz, jaka może się przydarzyć nam. Zdrowie jest najważniejsze, bo bez tego to nie można się dobrze przygotować do meczów, nie można robić tego, co się kocha. I to nie jest takie wszystko łatwe, jakby kibic myślał, że życie piłkarza jest tylko usłane różami i robimy sobie tylko zdjęcia i rozdajemy autografy i dobrze zarabiamy. Wiadomo, to się wiąże z tym, że od nas się wymaga i gdy przychodzi kontuzja, to czasami o tobie się zapomina, bo ktoś inny twoją szansę wykorzysta i żeby później wrócić, naprawdę musisz zrobić dwa razy większą pracę niż na treningu. Gdy właśnie łapiesz kontuzję, to wskakuje na twoje miejsce druga osoba, a później, żeby jednak odzyskać to miejsce, to czasami trzeba czekać. Zaczyna się wszystko stopniowo od konsultacji z doktorem, od konsultacji z rehabilitantem. Trener na przykład też liczy, że szybko się wykurujesz, że będzie miał ciebie do dyspozycji. A ty jeszcze tak naprawdę nie jesteś w 100% przygotowany. Ten mięsień cały czas troszeczkę odczuwa te skutki. Może niektórzy sobie myślą, że miał kontuzję, wróci po kontuzji i będzie tak samo grał. Jeśli nie przypracujesz swojego, to nie ma szans. Co czuje w tym momencie piłkarz, kiedy dostaje wreszcie tą szansę zaprezentowania się publiczności po tak długiej przerwie? Na pewno największy jest głód piłki odczuwany, że już chce, że już chce, że już bardzo chcesz zagrać. Uważa, że wszystko z nogą jest ok, a gdy dochodzi do pierwszego kontaktu z rywalem, to gdzieś tam w psychice mówisz, no kurde, no nie wiem, czy tą nogę włożyć, czy nie włożyć, i ta psychika musi być mocna. Trochę się boisz, żeby jednak na 100% nie przyspieszyć, bo bardzo łatwo jest uszkodzić osłabiony mięsień. Ja tak miałem osobiście, że pamiętam, miałem z kimś pierwszego spawa, czyli gdzieś tam taki kontakt z zawodnikiem. Patrzę, jestem na ziemi, oczepiałem się, na kolana patrzę, nic się nie stało. Wstałem i pobiegłem i mówię, okej, czy jest wszystko dobrze, mogę na 100% grać, walczyć, wkładać nogę w takie pojedynki. Trochę dostałem od życia kopniaków i to wszystko hartuje mnie. Mam dla kogo grać i chcę pokazać najbliższym, że tą pracę, którą wykonałem na rehabilitacji, było warto. I żeby byli ze mnie dumni, bo to naprawdę jest super motywacja. No myślę, że teraz na czasie jest porównanie do naszych piłkarzy ręcznych. Mecz z Chorwatami i nagle wszyscy się od nich odwrócili. Nagłówki w gazetach, że skompromitowali całą Polskę, że wstyd. Wiadomo, są ludzie, którzy mają, każdy ma prawo ocenić ciebie. Kibic przychodzi na mecz i wymaga od swojego klubu, od swoich zawodników na pewno determinacji, zaangażowania. To jest sport. To ewidentnie pokazuje, że jednak kibice są bardzo wymagający i głodni sukcesu. No, kibic, który umie zrozumieć czasami, że porażka to jest liczona w sport, jest kibicem na dobre i na złe. I jestem w stanie zrozumieć też naszych właśnie piłkarzy ręcznych, bo wiem, że czasami taki dzień przychodzi, że jednak nie jesteś w dyspozycji optymalnej danego dnia. Ty, twoi koledzy. Po przegranym meczu nie możemy sobie pozwolić na jakieś, nie wiem, uśmieszki, bo każdy analizuje to i jest po prostu najnormalniej w świecie wkurzony, że przegrał. Kibic, to co może w takim momencie zrobić? No tylko podnieść na duchu zawodników, wspierać. Bo odwrócenie się przynosi odwrotny skutek i zawodnik jeszcze bardziej się dołuje, jeszcze bardziej się załamuje, myśli o tym. Znaczy się boję, czy będzie moment, w którym będzie mieć kryzys i kibice gdzieś tam się od nas odwrócą. Myślę, że nie, że tutaj kibice, tak jakby chociaż po przegranym meczu z Górnikiem Zabrze, gdzie przyjechali pod stadion i pokazali, że są z nami, to naprawdę była dla nas super niespodzianka i
takie pokazanie nam, że gramy w 12. A zawodnikom najbardziej potrzebny jest ten doping w tych słabszych momentach, kiedy nie idzie, kiedy tracimy bramkę, kiedy jednak trzeba właśnie wspierać drużynę. Ten przeciwnik po drugiej stronie też chce wygrać i przygotowuje się tak jak my do tego, aby nas rozpracować. To czy się wygrywa, czy przegrywa, czasami naprawdę zależy od tego detal, no szczególik malutki, że ktoś po prostu przegrał pojedynek taki półsekundowy, że ktoś kogoś wyprzedził. Jedna bramka potrafi zmienić oblicze całego spotkania. Wolę po przegranym meczu gdzieś tam raczej się wyciszyć i sobie sam zrobić gdzieś tam taką analizę, co robiłem źle. 13 lutego zaczyna się liga. Czujesz się gotowy? Tak, ja już w zasadzie też odliczam. Chciałbym, żeby już ten mecz był tuż za rogiem. No stoimy przed mega, mega okazją, aby każdy sobie spełnić swoje marzenie i mieć medal na szyi lub coś więcej. Wiadomo, no nie będzie łatwo, bo każdy mecz w Ekstraklasie jest ciężki. Wydaje mi się, że ta runda może być naprawdę obiecująca, jednak ja tutaj też z chłopakami rozmawiamy, to tonuje emocje, bo nie możemy myśleć o tym właśnie, w jakiej sytuacji jesteśmy, nie możemy myśleć o tym, co możemy zdobyć, tylko skupmy się na tym, na robocie, która jest teraz, skupmy się na każdym następnym meczu. Mimo to, że jesteśmy liderem i wymaga się nas dużo, dużo, dużo więcej niż od zespołu, który jest na miejscu 12-13. Chcemy dać z kibicom ładną piłkę, ale wyniki tutaj są najważniejsze. Do zobaczenia w Gliwicach.